Drodzy koledzy, panie i panowie, szanowni państwo, witam serdecznie. Rozpoczynamy drugi odcinek naszego podcastu. Dziś moim gościem jest pan Wojciech Wojtasiewicz, osoba doskonale znająca system polityczny i aktualne wyzwania Gruzji. Wojciech studiował na Uniwersytecie w Lyonie i ukończył Uniwersytet Jagielloński. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarz dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, piszący o Europie Wschodniej, publikował w Polityce, Newsweeku, Tygodniku Powszechnym, Dzienniku Gazecie Prawnej, New Eastern Europe, Open Democracy itd. Wojciechu, bardzo ci dziękuję za chęć współpracy. I moje pierwsze pytanie dotyczy roli Gruzji w polityce wschodniej Polski. Dosyć sporego oddalenia od Polski. Jaka jest rola Gruzji? Niewielkiej liczby ludności oraz także niewielkiego terytorium, no nie jest jakimś priorytetowym kierunkiem dla polityki Warszawy, polityki wschodniej. Nawet jeżeli nie patrzymy jakby na tą kwestię globalnie, tylko na Europę Wschodnią, no to dla Warszawy najważniejsze tutaj jest oczywiście te kraje bezpośrednio graniczące z Polską, czyli Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, co oczywiście nie oznacza, że Gruzja w ogóle nie jest, nie ma żadnego znaczenia dla Warszawy, w ogóle nie jest do niej przykładana żadna rola. Szczególnie istotnym działaniem władz polskich był program Partnerstwa Wschodniego, stworzony jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Była to propozycja Polski i Szwecji, czyli stworzenia takiego programu w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, który przyciągałby byłe republiki radzieckie, w tym m.in. Gruzję, do Unii Europejskiej. No to był pewien, to był swoisty kompromis między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które widziały byłe republiki radzieckie za jakiś czas Unii Europejskiej jako kraje członkowskie, a tak zwaną starą Unią Europejską, Europą Zachodnią, która miała o wiele bardziej sceptyczny stosunek do tej propozycji. Więc w ramach tej polityki kraje chętne, bo też trzeba pamiętać, że spośród tych 6 krajów Partnerstwa Wschodniego nie wszystkie kraje marzyły o członkostwie w Unii Europejskiej. To chodziło tutaj przede wszystkim o Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. I te kraje w ostatnich latach podpisały umowy stowarzyszeniowe, umowę o strefie wolnego handlu i porozumienie o ruchu bezwizowym. No i z pewnością są to narzędzia, które mogą przybliżyć te 3 kraje do Unii Europejskiej. I Polska oczywiście, poprzednie władze, jak również w pewnym stopniu obecne, popierają gruzińskie aspiracje, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej oraz w NATO, ale oczywiście każdy analityk zajmujący się tym regionem i tą tematyką zdaje sobie sprawę, że perspektywa członkostwa Gruzji w tych organizacjach jest odległa i trudno tutaj jakąkolwiek datę podawać w najbliższych latach, dlatego jest to pewien cel długoterminowy, tak można określić. Polska, Gruzja także miała dosyć spore znaczenie dla byłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który widział region Kaukazu jako ten obszar, wspieranie którego może dopomóc w dywersyfikacji surowców naturalnych, ropy i gazu, i próbował budować relacje i z władzami Azerbejdżanu, i Gruzji, i Ukrainy, i działać na rzecz rozbudowy infrastruktury energetycznej i przesyłu tych surowców do Polski, tak żeby nasze uzależnienie Polski, tutaj regionu Europy Środkowo-Wschodniej, od rosyjskiego gazu i ropy naftowej zmniejszać. No ta polityka przyniosła dosyć ograniczone efekty. Nie wynikało to tyle z nieudolności czy z jakiegoś braku chęci byłego prezydenta, tylko z przyczyn obiektywnych, czyli działań rosyjskich, no także
jakichś wewnętrznych problemów w Azerbejdżanie czy na Ukrainie. No w końcu czynnikiem, który też to w pewien sposób zaburzył, była agresja rosyjska na Gruzję w 2008 roku. No na pewno wspominając tą kwestię Gruzini, w sposób, ja mówię o społeczeństwie gruzińskim, w sposób ciepły wspominają rolę byłego prezydenta Polski, jego wizytę w tych dramatycznych dniach w Tbilisi, to moralne wsparcie, które udzielił Gruzji. No a jeśli chodzi o obecnie o stosunki polsko-gruzińskie, to tak jak powiedziałem, no nie są one kluczowe z punktu widzenia Warszawy, ale na pewno są one rozwijane. Dużo jest kontaktów politycznych, różnego rodzaju współpracy, partnerstw też pomiędzy poszczególnymi regionami Polski i Gruzji, na przykład region Małopolski i Adżaria są regionami partnerskimi. Na pewno rośnie liczba polskich turystów odwiedzających Gruzję. Jesteśmy jedną z tych nacji, która jest tam najbardziej liczna. Także bardzo wielu Gruzinów w ostatnich latach zdecydowało się na przyjazd do Polski, na podjęcie pracy czy nauki w naszym kraju. To jest jeden z tych efektów ruchu bezwizowego dla Gruzinów w ramach strefy Schengen. Więc można powiedzieć, że takie relacje polityczne i ludzkie są rozwijane. Najgorzej, najsłabiej wygląda ta współpraca, jeśli chodzi o gospodarkę i wymianę handlową. Ona oczywiście też się rozwija. Do Polski są eksportowane gruzińskie wina, woda mineralna, innego rodzaju produkty spożywcze. Jednak no w dalszym ciągu ta wymiana handlowa jest na niezbyt wysokim poziomie. Także liczba polskich inwestycji w Gruzji jest dosyć ograniczona i myślę, że tutaj władze obydwu krajów muszą jeszcze dołożyć wielu starań, żebyśmy mogli mówić, że te nasze stosunki wzajemne, ale na poziomie gospodarczym rozwijają się bardzo, bardzo dobrze. Na pewno też trzeba zaznaczyć to, że Warszawa bez względu na ekipę rządzącą w naszym kraju wspiera gruzińskie aspiracje, jeśli chodzi o integrację z Zachodem. No, problemem jest tutaj już bardziej działanie gruzińskich władz, na ile one podejmują takie działania, które rzeczywiście w tym kierunku prowadzą. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie dotyczy roli Warszawy. Czy Warszawa może stać się trzecim centrum Europy obok Paryża i Berlina, bo w Gruzji bardzo często mówią o tym, że Polska za kilka lat, może za 5, za 10, zostać takim najważniejszym wśród najważniejszych państw, albo ważnym wśród najważniejszych państw Europy. Z tego punktu widzenia, co mógłbyś powiedzieć? No na pewno Polska ma potencjał, żeby być jednym z rozgrywających w ramach Unii Europejskiej. Ten potencjał wynika z wielkości terytorium naszego kraju i z liczby ludności. No, jest jednym z najliczniejszych, z najbardziej ludnych i największych krajów europejskich. No, problemem, na który można zwrócić uwagę, jest obecne działanie polskich władz. Można tutaj porównać ten okres z rządami poprzedniej koalicji i za poprzednich rządów mogliśmy obserwować, że Polska, wtedy jeszcze wciąż nowy kraj Unii Europejskiej, poprzez swoją politykę zagraniczną zaczęła odgrywać coraz większą rolę wewnątrz Unii Europejskiej. Oczywiście z ograniczeniami wynikającymi z poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, ale można powiedzieć, że zaczęliśmy się liczyć wśród krajów Unii Europejskiej i w pewnych sytuacjach narzucaliśmy swoją agendę, albo lepiej powiedzieć, przekonywaliśmy najważniejszych graczy w Unii Europejskiej do swojej agendy. To chociażby było przy okazji Partnerstwa Wschodniego, o którym wspomniałem. Ten program był stworzony na zasadzie kompromisu. Francja, Włochy, Hiszpania
kraje położone w basenie Morza Śródziemnego. Dla nich istotniejsza była polityka Unii Europejskiej wobec tego sąsiedztwa południowego. Dla nas, dla krajów bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej istotniejsza była flanka wschodnia. Udało się polskiej dyplomacji na zasadzie kompromisu stworzyć taki program, w którym interesy wszystkich krajów Unii Europejskiej były uwzględnione. Polska także zaangażowała się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie w 2014 roku. Dzięki dobrym kontaktom ówczesnego ministra Sikorskiego udało się tam wybrać z szefami dyplomacji francuskiej i niemieckiej. Poprzedniemu rządowi także udało się wynegocjować dobry budżet Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten komponent polski. W ostatnich latach mamy do czynienia z podejściem odmiennym obecnych polskich władz, czyli z ich punktu widzenia polityki godnościowej, podmiotowej, niepłynięcia w tak zwanym głównym nurcie, z punktu widzenia ich krytyków, polityki konfliktowania się z wszystkimi partnerami w ramach Unii Europejskiej, no tu mamy do czynienia ze sporem z Komisją Europejską, jeśli chodzi o praworządność w Polsce i tak zwane reformy w obszarze sądownictwa. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia także z konfliktem na linii Warszawa-Waszyngton, jeśli chodzi o wolność mediów i przyszłość telewizji, największej telewizji prywatnej w Polsce, TVN. Polska także nie wykazuje tak wielu działań i tak intensywnej dyplomacji, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, jak to było za czasów poprzedniej koalicji. Krytycy twierdzą właśnie, że te kontakty i działania Polski, jeśli chodzi o Ukrainę, o Gruzję, o Kaukaz, o kraje, no były Republiki Radzieckie jest o wiele mniejszy, że Partnerstwo Wschodnie także nie jest już priorytetem dla polskich władz, że ten program został niejako osierocony w Unii Europejskiej, a tak naprawdę żaden inny kraj nie będzie go monitorować, pchać do przodu. No i także mamy tutaj problemy na linii Polska-Izrael, konflikt z Czechami, jeśli chodzi o elektrownię w Turowie. No dużo jest takich problemów. Oczywiście z jednej strony jest to naturalne w stosunkach międzynarodowych, że państwa mają odmienne interesy, ale te polityki, te stanowiska powinny być ucierane na zasadzie dialogu, a nie jakichś konfliktów. Także ja powiem szczerze, że obecnie wizja Polski jako jednego z głównych rozgrywających w ramach Unii Europejskiej wydaje mi się odległa. Jeśli nawet w Polsce doszłoby za 2 lata bądź wcześniej do zmiany władzy, opozycja przyjęłaby stery państwa, to myślę, że w początkowym okresie będzie musiała poświęcić dużo czasu i wysiłku do naprawienia tych rzeczy, tych stosunków, które zostały nadwątlone w ostatnich latach. Na pewno jakąś szansą jest wyjście też Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, no ponieważ jeden z tych kluczowych graczy opuścił szeregi Unii Europejskiej, więc jakby można powiedzieć, że naturalnie wytworzyło się pewne miejsce, na które może wskoczyć Polska, ale tak jak mówię, w początkowej fazie, jeżeli opozycja przejmie władzę, trzeba będzie bardzo dużo poświęcić czasu, wysiłku, środków, żeby odbudować pozycję Polski, ponieważ no niestety w wielu krajach, w wielu kręgach w Europie Zachodniej panuje przekonanie, że Polska w ostatnich latach pokazała tą swoją prawdziwą postsocjalistyczną, postkomunistyczną twarz. Czyli takiego kraju niechętnego integracji europejskiej, niechętnego pewnym standardom europejskim, międzynarodowym, naruszającego standardy demokracji, praworządności. No więc trudno oczekiwać, że partnerzy zachodni będą postrzegać nasz kraj w perspektywie kilku lat jako partnera, na którego można liczyć i który kreuje jakieś polityki, kreuje przyszłość. No myślę, że tutaj jest dużo pracy do wykonania i jest to daleka droga. Ale oczywiście ja osobiście jako obywatel Polski życzyłbym sobie, żeby mój kraj
miał taką pozycję. Są też zresztą formaty do tego, no mamy przecież Trójkąt Weimarski, który przez wiele lat funkcjonował, więc taka oś Warszawa, Berlin, Paryż jak najbardziej może powstać i jest przestrzeń na to, żeby działać w tym kierunku. Bardzo Ci dziękuję, Wojciech. Chciałem zadać pytanie na temat stosunków między Moskwą a Warszawą, ale trochę chciałbym zmienić kontekst i bardzo krótko możesz oczywiście powiedzieć, ponieważ mamy bardzo ograniczony czas. Czy widzisz Gruzję w perspektywie, w inicjatywie Trójmorza? Znaczy, ten program zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę kilka lat temu można rozpatrywać jakby w dwóch aspektach. W tym aspekcie formalnym, czyli takiego obszaru współdziałania państw no w ramach do tej pory Unii Europejskiej, których wysiłki mają na celu rozbudowę infrastruktury drogowo-transportowej, energetycznej i cyfrowej. No i w tym wypadku myślę, że to jest jak najbardziej szczytny cel, program. Rzeczywiście nasz rejon Europy, mówi o krajach nadbałtyckich, Grupie Wyszehradzkiej, Bałkanach, no jest tym regionem zapóźnionym cywilizacyjnie, z problemami infrastrukturalnymi, więc wspólne wysiłki, wspólne szukanie inwestorów, pożyczkodawców na rozbudowę tego typu działań jest jak najbardziej słuszne. I myślę, że w tym aspekcie jak najbardziej można rozszerzać ten obszar o kolejne kraje, niekoniecznie z Unii Europejskiej, no to w takim wypadku mówimy tutaj o Gruzji, o Ukrainie, jak najbardziej, ale jest też taki drugi poziom tego programu, w mojej ocenie i w ocenie wielu ekspertów, poziom rzeczywisty, czyli takiej próby stworzenia wokół Polski czegoś na kształt Unii w Unii, czyli obszaru, który formalnie należy do Unii Europejskiej, ale dystansuje się wobec Brukseli, wobec tych największych aktorów wewnątrzunijnych, czyli Niemiec, Francji, z poparciem Stanów Zjednoczonych, i tu mówimy o poprzednim prezydencie Donaldzie Trumpie, no ponieważ nastawienie obecnej administracji amerykańskiej z Joe Bidenem na czele jest takim, żeby ten program kontynuować, ale z dużym zaangażowaniem Niemiec. To jest i jak gdyby ten obszar ma być taką przeciwwagą, taką strefą pomiędzy Rosją a tą starą Unią Europejską. I w tym wypadku ja jestem sceptyczny, ponieważ uważam, że jesteśmy, mówię o Polsce i o naszym regionie, zbyt słabi politycznie, gospodarczo, żeby się dystansować od tej Europy Zachodniej. Poza tym no, też mam takie wrażenie, że tutaj się tworzy koalicja państw, które są trochę na bakier właśnie z tym, co mówiłem wcześniej, z demokracją, praworządnością. Dlatego jeżeli chodzi o ten program, to jego rozwijanie w kontekście rozwoju, rozbudowy infrastruktury jest jak najbardziej słuszny, a budowanie jakiegoś osobnego bloku politycznego, no tutaj jestem sceptyczny. Także Gruzja w tym obszarze rozbudowy infrastruktury też powinna oczywiście odnaleźć swoje miejsce, ale nie wiem, czy to jest realne na takiej zasadzie, że gruzińskie władze by robiły coś w tym kierunku. Nasze kraje tutaj Europy Środkowo-Wschodniej i nie wiem, jakby się też na to Bruksela zapatrywała. No myślę, że dla Gruzji lepszym rozwiązaniem byłoby podejmowanie pewnych działań w ramach jednak Partnerstwa Wschodniego, umowy stowarzyszeniowej, umowy o strefie wolnego handlu i działania na zasadzie tego więcej, tej formuły więcej za więcej, czyli czym więcej działań, sukcesów Gruzji, jeśli chodzi o wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej z Partnerstwa Wschodniego, tym Gruzja może liczyć na większe środki na kolejne
projekty wzmacniające, czy to instytucje publiczne, czy granice, czy nie wiem, transformację energetyczną, klimatyczną i tego typu działania. Wojciech, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i jeszcze raz za chęć współpracy. Mam nadzieję, że kolejnym razem już się spotkamy w Tbilisi w ramach naszej współpracy. Moim gościem dzisiaj był Pan Wojciech Wojtasiewicz i mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.